Dlaczego bywamy rozczarowani życiem? Co sprawia, że w naszym życiu pojawia się smutek? Jak z tym smutkiem sobie radzić? Na te i szereg innych pytań będziemy starali się znaleźć odpowiedź w dzisiejszym programie. Ja nazywam się Daniel Kluska i zapraszam na program Połączenia. Dobry wieczór Państwu, witamy w programie Połączenia. Programie, w którym staramy się odpowiedzieć na pytania najczęściej nurtujące współczesnego człowieka i znaleźć pewne połączenia istniejące pomiędzy zagadnieniami, które z pozoru wydają się różne. Nasz program jest interaktywny, więc już teraz zapraszam Państwa do udziału w naszym czacie. Tam możecie zadawać pytania, komentować dyskusję, która ma miejsce tutaj w studiu. A wierzę, że w trakcie programu na niektóre z tych pytań, które tam zadacie, będziemy starali się znaleźć tutaj odpowiedź. Ja mam na imię Daniel, a razem ze mną dzisiaj w studiu są Małgorzata Rykucka, menadżer w dużej korporacji, dr Zdzisław Ples, psycholog, terapeuta, teolog. Jest z nami również Wojtek Orzechowski. Wojtek jest biznesmenem, ale również promotorem zdrowego stylu życia. Jest z nami również Maciej Zając. Maciek, który dzisiaj na czacie będzie starał się odpowiadać na wasze pytania, ale również będzie te pytania przekazywał do nas tutaj w studiu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak prowadzić pozytywne życie i czy w ogóle jest to możliwe w dzisiejszym świecie, ale zanim oddamy się w wir dyskusji, zapraszamy do obejrzenia krótkiej sondy przeprowadzonej specjalnie na potrzeby dzisiejszego odcinka. Czy uważa się Pani za osobę optymistycznie nastawioną do życia? Oczywiście, tak. Tak, jestem optymistą. Tak, ja jestem z natury optymistką, staram się być pozytywna. Gdy patrzę na turystów z zagranicy, jakby czerpię od nich tą pozytywną energię, bo my Polacy niestety jesteśmy smutnym narodem, ale trzeba to zmieniać. Czy jest ksiądz optymistą? O, zależy w jakich kwestiach, tak? No ogólnie mam nadzieję, tak, że ten świat po prostu obecnie przeżywa trudne chwile, ale się oczyści i jest oczywiście, no, bez nadziei to nie ma sensu istnienie. Nadzieja zawsze nam przyświeca i to podtrzymuje nas w jakiejkolwiek planowaniu na przyszłość. No ja chyba raczej z natury jestem pesymistyczną osobą. Zakładam gorsze scenariusze, a miło jest jak jednak będą coś lepiej będzie niż zakładałem, prawda? Ale z góry zakładam, że to się nie uda, ale zawsze jest miło jak jednak to się uda. Co to znaczy być optymistą według Pani? To znaczy, żeby znajdować rozwiązanie w każdej sytuacji, która po prostu się trafi, nawet jakakolwiek beznadziejna może być. Myślę, że optymistą znaczy mieć zawsze uśmiech każdego dnia. Każdy problem można rozwiązać. Nie wiem, co to może być. Przede wszystkim wierzyć w to, że jutro będzie lepszy dzień niż ten, który mamy akurat i w dniu dzisiejszym i żyć cały czas chwilą i cieszyć się z każdej chwili. Z tego, co się ma, tak, przede wszystkim, z tego, co się ma. Czy jest Pani optymistką? Raczej tak. Nawet pacjenci w szpitalu, w którym pracuję, to twierdzą, że ja w ogóle wnoszę pogodę ducha, bo ja się wiecznie śmieję. No, staram się nie widzieć ciemnych barw, bo to nas dobija, nie? Więc nie ma sensu, nie? Uważam, że zawsze może być gorzej. Wieczne zadowolenie życia. O, tak należałoby to ogólnie powiedzieć. Co w takim razie zrobić, jeżeli tego zadowolenia nie ma, jeżeli jest jakieś takie negatywne nastawienie, jeżeli mamy gorsze chwile? Jak sobie z tym radzić, z takim negatywnym nastawieniem? Należy uciekać do ludzi. Być otwartym na drugiego człowieka.
No, wtedy, kiedy człowiekowi jest źle, to powinien siebie oddać innym, czyli pomagać ludziom. Optymizm? To jest troszeczkę trudne pytanie. Dla mnie optymizm to jest umiejętność właśnie radzenia sobie z problemami i patrzenia, tak powiem, w przyszłość, patrzenia na ten horyzont przysłowiowy, właśnie co mnie czeka następnego dnia i nie zamartwiać się tymi problemami, nie zamartwiać się tym, co już było, na co już nie mamy wpływu. A jeżeli chodzi o to, jak sobie radzić z tym negatywnym nastawieniem, to myślę, że właśnie trzeba sobie znaleźć taką choć odskocznię od tego, prawda? Typu może jakiś relaks, prawda, jakichś ludzi, z którymi można spędzić czas. To jest według mnie najważniejsza rzecz, żeby sobie radzić w tej naszej smutnej czasem rzeczywistości. Żeby mieć po prostu bliską osobę, czy bliskie osoby, z którymi można porozmawiać, z którymi można się jakoś tak zabawić, którym można się wyżalić, którym można po prostu zaufać. To jest najlepsze według mnie. Jak sobie w takim razie radzić z negatywnym nastawieniem? Trzeba właśnie zastanowić się, jakie są przyczyny tego negatywnego nastawienia, bo czasem może być negatywne nastawienie słuszne. Po prostu coś jest złego i mnie to wkurza, jest niesprawiedliwość i to jest prawda. I w tym momencie to negatywne nastawienie jest twórcze w jakimś sensie, bo motywuje mnie do zmiany tego świata. Jeżeli widzę, że coś jest złego, to reaguję, zakasuję rękawy i biorę się do roboty, żeby ten świat był lepszy. Ale jeżeli wchodzimy w takie ciągłe narzekanie i nic z tym życiem nie robimy i w ogóle wszyscy są źli i po co to życie i tak dalej, no to jest jakaś choroba duchowa, ta, którą trzeba pokonać. Być ciągle jakimś ponurakiem i wszystko widzieć na czarno, no to właściwie po co żyć? Trzeba podejść do wszystkiego raczej optymistycznie, że nawet jak się coś złego stanie, to może karma wróci, może będzie lepiej. Ciekawe wypowiedzi w tej sądzie się pojawiły. Myślę, że do wielu z nich też jakby dopasujemy dzisiaj głosy tutaj nasze, bo z wieloma ja na przykład się sam identyfikowałem. Ale powiedzcie mi, jak to jest z nami, jak to jest z wami? Czy jesteście optymistami? Ja mogę powiedzieć, że myślę, że tak. Natomiast pewnie te osoby, które z nami się stykają, mogą tak w pełni powiedzieć, jak nas odczytują, czy odczytują nas jako osoby pozytywne, czy może nie. Ja może podam taki przykład, z którego byłam bardzo dumna, no, może się trochę pochwalę, ale mam koleżankę, która w wieku pod 40 zdecydowała się zmienić zawód, poszła na psychologię. W ogóle twierdząc, że osoby dojrzałe, jakby studiując psychologię, zupełnie inaczej przechodzą przez te studia, bardziej świadomie. I w pewnym momencie musiała wybrać temat pracy magisterskiej, pracy dyplomowej i powiedziała, wiesz co, zastanawiałam się, czy nie wziąć pracę, dlaczego protestanci są pozytywni. I nie zna wielu protestantów i zrobiło mi się tak miło i no, to jednak o czymś świadczy, więc myślę, że pozytywna jestem, natomiast chciałam podkreślić, że mi się bycie pozytywnym nie kojarzy tylko z uśmiechem na twarzy. Bycie pozytywnym to jest dostrzeganie w innych ludziach tego, co dobre. Dostrzeganie w tym, co nas dotyka, co nas spotyka, tego, co dobre i skupianie się właśnie na tym, a nie na tych złych stronach. No tak, ja jestem optymistą i odpowiadając już na twoje pytanie. Ja raczej należę też do takich ludzi, którzy zazwyczaj najpierw działają, a potem dopiero myślą. I chyba to właśnie jest taka cecha. Cecha, ale to dla ludzi, którzy gdzieś tam mają jakieś cele, dążą do, nie wiem, może lepszego życia albo nawet do poukładania sobie wszystkiego w życiu, to też jest jakaś taka zaleta, bo bardzo często nie podejmujemy decyzji, nie podejmujemy wyzwań, bo boimy się, jest strach, mamy jakieś przemyślenia, właśnie może pesymistycznie podchodzimy, nie przyjmujemy tego, co nam życie daje i to sprawia, że potem jesteśmy w tym miejscu, gdzie byliśmy, nie poszliśmy dalej, a jednak ja przez wiele lat miałem wspólnika, który zawsze lubił analizować, który zawsze lubił podejmować racjonalne decyzje. No i faktycznie te racjonalne decyzje w wielu przypadkach były
były dobrymi decyzjami. No niemniej jednak w planach gdzieś tam nie posuwaliśmy się do przodu, a to jest jednak problematyczne. Myślę, że optymistyczny człowiek w ogóle w życiu ma lepiej i to też ma wpływ na jego zdrowie, ciało, umysł i wszystko, więc ja przynajmniej zachęcam do tego. Mnie optymizm kojarzy się też z entuzjazmem. I osoba, która ma entuzjazm, która ma jakąś wizję, jakieś plany, coś chce zrobić w życiu, no to właśnie taką osobę odbieram jako pozytywnie nastawioną do życia. Ale przyznam wam się, że kiedyś zrobiłem sobie taki obrachunek z racji mojego może wieku i stwierdziłem, że jestem w fantastycznym pokoleniu i pod świetną szerokością geograficzną. Tutaj też w tych rozmowach padały takie stwierdzenia, że może byłoby być gorzej. My mamy bardzo dobrze. A jeszcze drugie, że patrząc z tym spojrzeniem protestanckim, mamy nadzieję. Także nie zakładam, że wszystko się w życiu uda, bo to jest absurdalne takie podejście. Ale mamy prawo cieszyć się z przeżywanych dni i być przekonani, że mamy fajną perspektywę. Myślę, że jeszcze ważne jest to, jak się tym optymizmem dzielimy z innymi i to jest niesamowite patrzeć, jak bardzo ludzie spragnieni są prostego uśmiechu, dobrego słowa, słów dziękuję, proszę. Takich prostych rzeczy, prawda? Takich prostych rzeczy i bardzo łatwo ich tym zarazić wbrew pozorom. Kiedy idę w pracy i uśmiecham się do każdego idąc korytarzem, to odwzajemniają się ludzie uśmiechem, pomimo tego, że przed chwilą jeszcze szli tacy ponurzy i zamyśleni. Także to dzielenie się tym optymizmem, dobrym słowem, uśmiechem, tym pozytywnym nastawieniem naprawdę jest niesamowite. No i wraca do nas w ten sposób, że ludzie też zaczynają się uśmiechać i zaczynają też sami troszeczkę inaczej postrzegać otoczenie. Ja też przyłączę się do tego właściwie, do wypowiedzi wcześniejszej, że żyjemy w bardzo dobrych czasach, przynajmniej w Polsce. Polska jest krajem rozwijającym się, niesie różnego rodzaju ta sytuacja za sobą wiele wyzwań i sprawia, że możemy te wyzwania podejmować. Jest nam dobrze. Ja też nieraz sobie tak myślałem, wokół nas no, jeszcze, daj Boże, nie ma żadnych terrorystów, nie ma much CC, które mogłyby nas tam jakąś chorą zarazić, żmij, która nas tam gdzieś ukąsi, czy pająków. Ostatnio gdzieś tam z kimś rozmawiałem na temat warunków życia w Australii. On mówił, nie, nigdy, ponieważ no, tam pająki są. Nawet dzieci są tak przyzwyczajone, że jak wychodzą gdzieś na spacer, biorą buty, zakładają, to najpierw wytrząsają, sprawdzają odruchowo, czy tam pająka nie ma. A my... Nie ma trzęsień ziemi, nie ma huraganów. No, Polska się rozwija. No, zobaczymy, co będzie jeszcze w najbliższym czasie w kwestii politycznej, bo to tutaj jeszcze różnie bywa. Różnie może być. Ale gdy spojrzymy tak na to, ja akurat teraz ostatnio 2 lata mieszkałem we Włoszech i patrzyłem z perspektywy osoby, która mieszka tam na Polskę. I zawsze wracałem tu z takim właśnie pełnym optymizmem i cieszyłem się, że tu wracam. Bo naprawdę w Polsce jest fajnie, więc ogólnie mamy takie warunki do życia dzisiaj i żyjemy w takich czasach, które powinny motywować do działania, do życia, do podejmowania wyzwań, a to sprawia, że sami też motywujemy siebie nawzajem. Ale jest jeden minus tej sytuacji, że nam czas bardzo szybko mija. Moi rodzice mówili, że gdy był czas wojny, to mówi, każdy dzień i każda noc wlokła się nieraz niemiłosiernie długo. A w takich dobrych czasach, w jakich żyjemy, to nam tak szybko czas przemija. I to jest jedyny minus tych fajnych dni. Tylko, że ja jeszcze, jeżeli mogę się wtrącić, bo mówimy, że jest dobrze, że jest fantastycznie i że w ogóle w takim wspaniałym kraju żyjemy i trzęsień ziemi, robactwa i tak dalej. Z Australią się zgadzam. Ale dookoła, jak rozmawiamy z ludźmi, popatrzmy na emigrację. Jest po prostu, ja nie wiem chyba, czy jest naród inny, oprócz oczywiście osób, które uciekają przed wojnami. Inny naród, który pomimo tego, że tutaj niby jest tak wspaniale i dobrze, to aż tyle osób emigruje. Jak rozmawiam teraz ze znajomymi, szczególnie z młodymi biznesmenami, to niemalże każdy chce uciekać. Więc pytanie, jak to jest, jak my postrzegamy tą rzeczywistość i może ważne pytanie,
czy faktycznie optymista może być optymistą tylko wtedy, jak jest dobre otoczenie? Czy to jest prawdziwy optymizm, czy to jest takie zadowolenie z tego, co mamy? Czy prawdziwy optymizm to nie jest bez względu na to, co nas spotyka i bez względu na to, w jakim otoczeniu żyjemy? I tu powiem tylko mały przykład, który zawsze... Mam koleżankę, która jest dla mnie przykładem optymizmu. Mieszka w małym mieście. Naprawdę materialnie warunki mają bardzo złe. Ja nie słyszałam nigdy w życiu, a nawet słowa skargi od niej, słowa narzekania. Ona zawsze jest zadowolona z tego, co ma. Bez względu na to, co ją spotyka i w jakim otoczeniu jest. I to jest dla mnie ten optymizm. To jest cudna cecha. Czyli kwestia tak naprawdę pozytywnego nastawienia do życia to nie jest kwestia dobrobytu, tylko tego, co się jakby odbywa w nas, tak? To jest nasze podejście do otoczenia. Pozwólcie, że wrócimy oczywiście do tych pytań i do naszej dyskusji tutaj, ale chciałbym teraz zaprosić do nas Maćka, no i zapytać, czy nasi uczestnicy czatu są optymistami, czy może jednak nie. Dobry wieczór wszystkim widzom i wam. U nas jak zwykle dyskusja toczy się na dwóch biegunach. Mamy reprezentantów optymizmu, ale też i pesymistów, a raczej bym powiedział realistów. Bo jak Klemens mówi, on jest pesymistą. On woli podchodzić ostrożnie do życia, woli się miło rozczarować niż... Zaskoczyć. Naobiecywać sobie gruszek na wierzbie, poplanować niestworzone rzeczy i później za każdym razem się rozczarywać. Podzielił się też taką uwagą ogólnie do kondycji świata psychologicznej, że świat ogólnie według niego jest pesymistyczny w dzisiejszych czasach. Popiera to argumentem, że powstała taka moda, trend na coachów różnej maści, którzy próbują nam powiedzieć, jak żyć, którzy mają gotową receptę i zbiór zasad na to, jak być szczęśliwym człowiekiem. I podkreśla, że to nie jest takie proste, że jesteśmy indywidualistami, każdy powinien obrać swoją drogę do szczęścia, do życia. I że tego po prostu nie kupuje. Katarzyna jest z kolei optymistą. Mówi, że ona woli podchodzić do życia w ten sposób, że nawet jeżeli coś jej nie wyjdzie, to ona się podniesie i będzie szła dalej. Natomiast według niej pesymista nawet nie podejmuje działania, więc nie ma co liczyć na niespodziankę, nawiązując do słów Klemensa. Dyskusja się cały czas toczy i padają nowe wnioski. I chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Mówimy tutaj na miejscu o tym, że my to tak na zasadzie to nie mamy na co narzekać, bo inni mają gorzej. I tutaj ku mojemu zaskoczeniu zdania są bardzo zgodne. Dlatego, że nasi użytkownicy czatu twierdzą, że nie możemy się pocieszać tym, że inni mają gorzej. A każdy z nas ma swoje problemy. Każdy problem może dla jednej osoby, to znaczy ten sam problem może się dla jednej osoby okazać wielką górą nie do przejścia, a dla drugą po prostu czymś, z czym sobie poradzi od ręki. I tak naprawdę nie możemy jakby porównywać się do innych krajów. My mamy swój smog w Krakowie, w Warszawie. Tak. My mamy swoje pierwsze małe trąby powietrzne, które wyrządzają krzywdy. Inni mają swoje dużo większe katastrofy. Dlatego wszystko zależy od kontekstu, sytuacji i też naszego położenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wam za te bardzo ciekawe wypowiedzi. Spróbujmy się nad tym wszystkim jeszcze chwilę zastanowić przy odrobinie dobrej muzyki. Ja wierzę, że nasza wiara ma głęboki sens, a życie z Bogiem lekkie, dobre, wielkie, pełne jest. On jest prawdziwy, nie banalny, tak realny. Tam wierzę, wierzę, że na zło przyjdzie kres, koniec łez. Boża moc wypełni ciebie, mnie. Zniknie strach, zniknie lęk, wszystko skończy się, a Jego dobro zwycięży i pokona grzech. Bo wierzę, tam wierzę. Z nas takich jest, że wiara może nadać życiu sens, wypełnić je. Chcesz ją mieć, trzeba chcieć, to cała treść. Tak wierzę. Tak wierzę, że przyjdzie dzień, gdy nasza wiara
to, co dobre w nas głęboko jest. Jeśli chcesz, by grzech nie ranił cię, Bożej miłości szukaj, to twój cel. Tak wierzę, tak wierzę, że przyjdzie dzień, gdy nasza wiara mocna będzie i Jego moc odczujemy wszędzie. Na pewno przyjdzie dzień, w którym podziękujesz Panu Bogu, że Jego moc jest jak tęcza od wschodu do zachodu. Na pewno przyjdzie dzień, w którym podziękujesz Panu Bogu, że Jego moc jest jak tęcza od wschodu do zachodu. Przykła, que ma foi, ale sans profonde, que la vie a besoin de la meilleure dans le monde. Mon Dieu et ma force, il m'aime très fortement. Je connais la liste longue de ses barrières. Entre nous, nous les devons surmonter pour être heureux. Mon Dieu et ma foi, je lui aime très fortement. Witamy po tej krótkiej przerwie. Słuchajcie, mówimy sobie dużo o tym, jak to jest być optymistą, jak to jest pozytywnie patrzeć na życie, ale właściwie gdzie ten obraz pozytywnego myślenia się burzy, gdzie on się zaczyna? No właśnie wtedy, kiedy w naszym życiu zaczynają się pojawiać rozczarowania. Ale jeżeli jesteśmy optymistami, to te rozczarowania nie powinny tak łatwo się pojawiać, a jednak się pojawiają. Skąd one się biorą? Może chyba to nie tak z tym pytaniem, skąd one się biorą. One są takim naturalnym odruchem ludzkim, jeżeli planujemy coś i nie wychodzi, no pojawia się wtedy rozczarowanie. Być może coś zaplanowaliśmy, przemyśleliśmy, sprawdziliśmy, udowodniliśmy. Potem okazuje się, wszystko sprawdzone, że jest rozczarowanie. No, wczoraj nie miałem drewna takiego drobniutkiego, żeby rozpalić w kominku. I próbowałem grubym, próbowałem różnego rodzaju sposobami. Słuchajcie, po 15 minutach już rozczarowałem się, że niemożliwym aż jest dla mnie, żeby no, taka sytuacja, żeby nie rozpalić drewna w kominku. I trochę się sfrustrowałem z tym. I to jest jakby nierozłączna cecha, że wraz z rozczarowaniem idzie frustracja i potem doszukiwanie się winy również. Ale moja kochana winnych, tak. Ja powiedziała, że są wykałaczki w szufladzie, jest dużo i tymi wykałaczkami. Są drobne. Rozpaliliśmy w końcu ten kominek. Było cieplutko, fajnie, przyjemnie. Ale tak powracając do rozczarowań, naturalny odruch. No, niestety tylko pytanie, jakie są potem tego skutki? Ale to nie jest też tak, że tylko pesymiści przeżywają rozczarowanie. Uważam, że to jest niezależne od takiego podejścia do życia optymistycznego czy pesymistycznego. Zdarzają nam się nieszczęścia. I każdemu to się zdarza. I nieraz też zawodzimy się, przeżywamy jakieś zawody, prawda? Ale inaczej optymista to przeżywa, a inaczej pesymista. Myślę, że optymista bardziej tak konstruktywnie podchodzi do tego, gdy pesymistę może to naprawdę załamać. Optymista to jest taki człowiek, który upada, odbija się, jeszcze raz próbuje, jeszcze raz. Więcej ma tej woli i tej chęci podnoszenia się. A pesymista upada i mówi, no tak, wiedziałem, że tak będzie. I tak sądzę, ale rozczarowania wszystkich mogą dotknąć. Jest tak? No jest tak, właśnie. Ale tylko pytanie, jak na te rozczarowania reagujemy. Ja mówię jeszcze raz, bo
jakby idąc przez życie, czasami życie jest, można powiedzieć, różami usłane, czasami jest trudniej, czasami prościej, ale nie bójmy się przyjmować tych problemów, które na nas trafiają. Problemy są, były i będą. Pytanie, jak my na nie reagujemy, jak my stawiamy im czoła. I ja zawsze byłem takiego zdania, że im więcej problemów drobnych, tym dla nas lepiej, możemy sobie z nimi poradzić. Problem za problemem likwidujemy i uczymy się, przyjmujemy to na klatę, tak jak to się mówi potocznie, ale też wzmacniamy swój organizm. Potem, gdy przychodzi wielka tragedia w życiu, to ci, którzy nie są gotowi, ci, którzy wcześniej tego nie ćwiczyli na małych problemach, no problem może przygnieść człowieka i po prostu go słamsić, zabić nawet. A ten, który ćwiczył wcześniej, no taki problem jeszcze mocniej go postawi, jeszcze bardziej go postawi na nogi, jeszcze, no tak jak z tym powiedzeniem, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ja bym to jakby w tym kierunku szedł. Aby tak zawsze było, ale znam taką historię z takiej książki, jak przestać się martwić, zacząć żyć, jak osoba, która w latach 40. tamtego XX wieku miała dochody kilkadziesiąt dolarów rocznie, co było naprawdę świetnie, poręczyła za kogoś i wszystko straciła. Wszystko. I podupadła tak na zdrowie, że o kula chodziła, że odbijała się od tego dna ekonomicznego, wytwarzając takie kołki, które zabezpieczały w wagonach staczanie się tam po szynach. Ale po wielu latach odbiła się i doszła do takiej pozycji ekonomicznej lepszej niż poprzednio. Więc ja dochodzę do wniosku, że rozczarowania odbijają się na naszym zdrowiu. Nie mamy co mówić, że ja jestem odporny, to mnie tylko wzmacnia. Sądzę, że przeżywam nieraz cierpienia, ale optymista mówi, a jednak spróbuję. I stąd uważam, że optymizm jest pozytywną cechą. Ja bym jeszcze wróciła do tego, skąd się w ogóle biorą rozczarowania, bo mam trochę problem z tym pytaniem, bo jak się zapytałeś, skąd się biorą rozczarowania, to ja sobie powiedziałam, no nie mam rozczarowań w życiu. Po prostu nie mam, no nie odczuwam, no tak się zdarza. Znaczy tak się dzieje akurat i to przez długi czas, patrzę wstecz też przez długie lata, się nie rozczarowuję i zastanawiałam się, czy źle postrzegam rzeczywistość dookoła siebie, czy może źle interpretuję słowo rozczarowanie, bo dla mnie to jest bardzo mocne słowo. Rozczarowanie, na ogół rozczarowujemy się albo sytuacją, ale przede wszystkim człowiekiem. Więc jeżeli od tego drugiego człowieka mamy bardzo wysokie wymagania do drugiego człowieka i nastawiamy się na to, że powinien się zachować tak, tak, tak i tak i nie jesteśmy w stanie zrozumieć otoczenia albo przeszłości, albo czegokolwiek, co go otacza, to faktycznie, jeżeli on się nie zachowa według naszych standardów i oczekiwań, to wtedy przeżywamy rozczarowanie. Albo jeżeli spodziewamy się, że w życiu spotka nas to, to, to i to, a nie spotyka nas to, to jesteśmy rozczarowani. A teraz, jeżeli mamy nastawienie takie, drugi człowiek może popełnić takie same błędy jak ja. Drugi człowiek może przeżywać nieszczęście, tragedię, więc nie zawsze jest idealny i bardzo rzadko jest idealny, ale ja też nie jestem idealna. Albo w życiu po prostu przyjmuję to, co mi przychodzi i cieszę się tym, co mi przychodzi. To jak można być rozczarowanym? Tutaj jest chyba dobra takie pojęcie, taka kategoria frustracja. Frustrację definiuje się w ten sposób, że zmierzając do celu, na przykład wskakując do autobusu, zamykają ci się w drzwi, uderzasz w zamknięte drzwi, zaczynasz bić pięściami w te drzwi oczywiście, a kierowca sobie majestatycznie odjeżdża. Najwięcej mnie irytuje i rozczarowuje taki bałagan prawny. Albo jeżeli ja się ojczyźnie swojej czuję tak jakoś trochę nieswojo, że zastanawiam się, no jakim prawem jakieś przepisy funkcjonują, jakieś osoby istnieją, skontraktowanie na przykład człowieka w niektórych wypadkach jako wroga systemu, a nie będę wymieniał firmy, z którymi instytucje, nie firmy, instytucje, z którymi ciężko sobie poradzić w Polsce. I przedstawiciele tych instytucji nas płaczą, popłakują i mówią, chcielibyśmy pomóc, ale nie możemy. I to jest straszne. Uważam, że takie rozczarowanie jest straszne, gdy jesteś w takiej sytuacji bezsilności. Bo jak jest rozczarowanie takie w relacjach między ludźmi, no to możemy się upokorzyć, możemy kogoś tam wyściskać, przebłagać i te relacje poprawiać, na których nam bardzo zależy. Ale jak uderzasz
w system prawny, który nie jest ci przychylny, to jest okropne, albo ktoś go wykorzystuje przeciwko tobie, a miałem takie przypadki. Ja myślę, że optymiści też dzielą się na tych mądrych i na tych głupszych. I ci głupsi nie mają nigdy planu B, czyli nie dopuszczają możliwości, że coś może nie wyjść. Optymista to jest ten, który ma dobrze wszystko przemyślane i on pozytywnie nastawia się po to, żeby ten efekt osiągnąć, żeby działać. Ale co zrobić, jeśli się okaże, że nie wyjdzie? To co dalej? I teraz zazwyczaj to rozczarowanie się bierze wtedy, kiedy tego planu nie ma. Ja 25 lat temu miałem wypadek, złamałem nogę. Po 3 latach pamiętam, jak jeszcze lekarz wcześniej mówił, będzie pan miał jedną nogę krótszą, jedną dłuższą. Ale oni ostatecznie zoperowali mi tą nogę na śruby, na płytki. I po 3 latach tak sobie pomyślałem, jaka ta wspaniała medycyna jest. Dzisiaj żyjemy w takich czasach i okazuje się, że chodzę i że nie mam tej nogi ani dłuższej, ani krótkiej, tylko są równe. A później, 2 lata później okazało się, że podczas tej operacji wszczepili mi wirusa HCV. I okazało się, że on będzie teraz żerał mi wątrobę powolutku aż do śmierci, albo do transplantacji, albo aż wymyślą lek. Ale okazało się, że leków nie ma i przez 25 lat czekałem z myślą taką, że właśnie będę, może się to tragicznie skończyć. Ale ostatecznie przyjąłem taką wolę walki w sobie, że zaplanowałem sobie, że będę zdrowo żył, zdrowo się odżywiał, będę dbał o to i wytrwam najdłużej, jak to jest możliwe. No i doczekałem takiego czasu właśnie, że w tamtym roku wynaleziono ten lek 100%. Właśnie dzisiaj wziąłem ostatnią tabletkę. Jestem po 3-miesięcznej terapii. Tak. I byłem u lekarza we wtorek i on mówi, jest pan zdrowy. Ja mówię, ale jeszcze pan badań nie zrobił. Ale to są leki 100%, jest pan zdrowy. I teraz jakbym wyszedł z tego gabinetu i powiedział, wow, super, nie? No to co by było, gdyby przyszedł wynik i okazało się, że dalej wirus leci, nie? I to frustracja wtedy byłoby frustracja, byłoby rozczarowanie i byłoby, a ja mam plan B. Ja wiem, że wyniki będą lada chwila i wynik może być taki lub taki. I może się okazać, że jestem zdrowy, albo dalej będę musiał walczyć. Jestem nastawiony dalej na walkę, jestem nastawiony na optymistyczne zakończenie tego problemu i nie dopuszczam do myśli, że może być inaczej. A jeżeli będzie inaczej, to oczywiście będę starał się szukać takich rozwiązań, które sprawią, że... Ja wejdę w ten plan A i plan B, to ocenianie ludzi na mądrych i głupich, bo z tym się niestety nie mogę zgodzić. Dlatego, że dla mnie optymista, ten tak zwany głupi, jak go nazwałeś, to bardziej bym powiedziała, znaczy nie oceniajmy ludzi mądrzy czy głupi, bo jeżeli się nie ma planu B, to czasami wystarczy, po prostu nie ma ten człowiek wyobraźni albo nigdy nie był w takiej sytuacji, więc nie można sobie wyobrazić, jakie inne rozwiązanie może być w tej sytuacji, no szczególnie z pewnymi instytucjami w Polsce, co się zdecydowanie zgodzę. Natomiast dla mnie ważniejsze jest akceptacja tego, co nas spotyka z pokorą, tak jak tutaj była mowa. Czyli żeby być optymistą i żeby faktycznie tych rozczarowań wiele nie przeżywać, to przede wszystkim potrzebna nam jest pokora, żeby zaakceptować, a potem dać sobie czas na wypracowanie planu B, którego może nie zawsze od początku się ma. Dziękuję bardzo. Chciałbym na to miejsce teraz zaprosić Maćka. Maćku, a jak dyskusja na czacie? Czy nasi użytkownicy są dalej optymistami? Oj, mamy tutaj naprawdę rozgorzałą dyskusję i nawet wielowymiarową. Natomiast zwrócę uwagę na 2 główne hasła. Pierwszym będzie narzekanie. Otóż narzekanie jest naszą rzekomo narodową cechą, ja patrząc na naszych gości tak nie twierdzę i nasza próba wskazuje zupełnie coś odwrotnego, a przyjmijmy to za prawdę. Jest oznaką rozczarowania według naszych użytkowników, czyli narzekamy, bo jesteśmy rozczarowani, bo coś nam nie wyszło i nasze nastawienie zalicza taki mocny spadek w dół. Nasz nastrój powoduje to, że nie okazujemy entuzjazmu, a jesteśmy ogólnie na nie. Natomiast jakby na podtrzymanie swojej tezy, którą Klemens już wprowadził na samym początku, powiedział, że on woli szczere narzekanie, słuchajcie, aniżeli sztuczne uśmiechy i sztuczne szczęście. Ciekawe. Powiedział, że podał przykład Amerykanów, którzy pewnie jak sami się mieli okazję przekonać, zawsze powiedzą, że wszystko jest okej, wszystko jest w porządku. Natomiast Polak zawsze zacznie opisywanie swojego życia od wymienienia listy chorób,
tego, co się stało złego w jego życiu, a na końcu gdzieś tam powie, no ale przy okazji... Jest okej. Okay. Jest całkiem okej, okay, tak. I sprawdziłem to szybciutko w internecie. Słuchajcie, okazuje się, że ci szczęśliwi Amerykanie w 1/3 swojej populacji są kwalifikowani na leczenie farmakologiczne na tle psychologicznym. To jest potężna liczba osób. Tak. To jest ponad 100 milionów osób, słuchajcie. To nie są żarty. Takich danych o Polakach nie zdołałem zdobyć, natomiast to pokazuje, że nawet to powierzchowne, optymistyczne podejście do życia nie gwarantuje szczęśliwego życia, pozytywnego życia sensu stricte, tak? Mhm. To jest tylko jakaś otoczka i rzeczywiście muszą być mocne podstawy i fundamenty do tego, żeby takie życie pozytywne wieść. Nie wystarczy tylko przywdzieć maskę i mówić, że jest wszystko okej. Nawiążę jeszcze tylko do drugiego hasła, które się pojawiało i które już pojawiło się przy narzekaniu, jest to rozczarowanie. I tutaj mamy sporą grupę osób, która solidaryzuje się z Wojtkiem, ponieważ Klemens był ostatnio na urlopie i próbował też napalić grubym drewnem w kominku i niestety mu się nie udało i miał zimny wieczór, więc rozumiem, jak to jest. Natomiast Damian powiedział, że kominka nie ma i mu bardzo źle, tak jakby w nawiązaniu do tego, że inni mają gorzej, wspominał o tym. Natomiast wspomniany już został bardzo ważny temat przy okazji rozczarowania. Ludzie wspominali, że rozczarowanie wynika z braku szczęścia i podali taki przykład zamożnych ludzi, którzy nie zawsze osiągając sukces finansowy osiągają szczęście. Mhm. Nagle w wielu przypadkach okazuje się, że to nie jest to, że to nie jest ten święty graal, to nie jest ten klucz do i złoty środek do szczęśliwego, pozytywnego życia i sytuacja diametralnie się zmienia. Następuje wielkie załamanie, wielka depresja, że to nie jest to. Ja poświęciłem całe życie na zdobycie bogactwa. Teraz i nagle znajduję się w miejscu, w którym zupełnie nie wyobrażałem sobie, że będę. Że będę. Taka refleksja na koniec, jeżeli chcielibyście skomentować. Myślę, że użytkownikom będzie miło. Dziękujemy bardzo, Maćku. No właśnie, słuchajcie, czy każdy smutek jest zły, czy zawsze, kiedy gdzieś w naszym życiu pojawia się taka, no może nie powiem, że od razu smutek, ale jakaś taka refleksja, to już znaczy, że jesteśmy, że nie jesteśmy optymistami, że to jest złe i że musimy o tym zapomnieć, że musimy dalej być optymistami i przywdziać tą wspomnianą tutaj troszkę wcześniej maskę? Mi bardzo smutek się podoba. Czy ja może zacytuję, ale niestety nie dosłownie, bo dokładnie nie pamiętam, króla Salomona Mądrego, który napisał coś takiego, że jeżeli twarz jest smutna, to serce staje się lepsze. I coś w tym jest, że my na ogół właśnie z tych przykrych doświadczeń uczymy się najwięcej i nasz charakter się kształtuje. Natomiast znowu, tak jak optymizm nie kojarzy mi się z wiecznym uśmiechem na twarzy, tak pesymizm, znaczy, smutna twarz niekoniecznie oznacza pesymizm, bo każdy z nas przeżywa jakieś ciężkie chwile. To jest tylko kwestia, jak my do tych ciężkich chwil podchodzimy, jak je traktujemy. Ja na przykład uważam, że w smutku lepiej się poznaje człowieka, aniżeli w takiej euforii, w radości. Jak z kimś się przeżyło naprawdę taki głęboki smutek i jest... Mamy tę okazję, że można wpaść w jakieś ramiona i się... przytulić, wypłakać, to jest wspaniałe. Ja raz się bardzo poważnie poparzyłem. I byłem w wannie i polewano mnie zimną wodą. I tak leżałem z zamkniętymi oczami, otwieram, a tu nade mną płacze żona i tata. Tak się komfortowo poczułem. I powiedziałem, to znaczy, że są osoby, które mnie kochają. W smutku, jeżeli masz takich ludzi, którzy mają dla ciebie łzy, to jest coś pięknego. To jest bardzo krzepiące. Nie uważam, że trzeba tkwić w tym smutku, ale uważam, że nikt nie przejdzie przez życie bez smutku, bez łez. Ale pozwólcie, że opowiem historię taką króciusieńką, która by nawiązywała też do tego, żeby się nie załamywać w trudnościach. I to jest oczywiście kawał o Icku, który przyszedł do rabina i powiedział, że rabi, nic mi w życiu nie wychodzi. A rabi, ponieważ głowę mył w piątek, powiedział, że w przeglądzie sportowym Pan Bóg ma poselstwo dla ciebie, Icek. On przejrzał przegląd sportowy i mówi, Pan Bóg w przeglądzie sportowym pisze? I tak chodził do rabiego chyba 2-3 razy, a rabi kategorycznie powiedział, nie wracaj, aż sprawdzisz. I on zobaczył tabelę,
najlepszych strzelców w lidze, ile strzałów oddali, a ile trafili. I ten przykład to jest dla mnie tak ważny. Możesz podejmować wiele inicjatyw i może ci się nie udać. Wcale nie jesteś jakimś, no, niezgułą, prawda? Część będzie działań chybionych, nietrafionych, ale żebyś się wszczelił w jakieś sprawy. To jest chyba bardzo ważne. Stąd cenię smutek, cenię przegrane, ale nie powód, żeby się załamywać. I jak masz na 4-6 przedsięwzięć, 2-3 sensowne, z sukcesem zakończone, to bardzo dobry jesteś. Trzeba próbować. Tak. W różnych dziedzinach, w różnych sferach. Nie poddawać się. Cały czas. To pozostańmy z tymi myślami przy odrobinie dobrej muzyki. Nie jestem obcy, nie porzucę was, nie zgubię drogi. Przez ciemny las, gdy przyjdą wilki, pierwszy wyjdę, by chronić was. Nawet najsłabsi nie zagubią się, ci co kuleją pójdą blisko mnie. Przyszedłem po to, aby życie dać wszystkim was. Ci co ze mną są, znają już mój głos. Ja życiem ręczę swym, by bronić ich przed złym. Złodzieje przyjdą, żeby serca kraść, mówią nie warto przy mym boku stać. Nie wierzcie słowom, patrzcie kto naprawdę was chce. Ja jestem bramą, nikt nie wejdzie zły, skrońcie się przy mnie. Nie ma innych drzwi, wybierzcie życie, nie odchodźcie tam, gdzie jest mrok. Ci, co ze mną są, znają już mój głos. Ja życiem ręczę swym, by bronić ich przed złym. Ja jestem pasterzem, co kocha. Ja jestem pasterzem, co broni. Ja jestem pasterzem, co szuka. Ja jestem pasterzem, co owce zna. Ja jestem pasterzem, co kocha. Ja jestem pasterzem, co broni. Ja jestem pasterzem, co szuka. Ja jestem pasterzem, co owce zna. Ci, co ze mną są, znają już mój głos. Ja życiem ręczę swym, by bronić ich przed złym. Słuchajcie, miałem takie wrażenie nawet tutaj, kiedy słuchałem waszych wypowiedzi, no i gdzieś tam również w sądzie takie wątki się gdzieś pojawiały, dotyczące wiary. Jakie znaczenie może mieć wiara? Czy ma znaczenie faktycznie do tego naszego nastawienia w życiu? Bo przecież jest wielu ludzi, którzy nie wierzą w Boga, a jednak wydaje się, że są optymistami. Jak to jest w waszym życiu? No ja wierzę w Boga zdecydowanie i no to jest takie pytanie dla mnie oczywiste. Wiara to jest podstawa, która daje mi ten optymizm, która daje mi siłę, która daje mi odpowiedzi na wszystkie pytania, z którymi może sobie ludzie nie radzą. I też znowu powiem przykład. Naprawdę często zdarza mi się słyszeć takie słowo: tobie jest dobrze, tobie jest łatwo, bo ty wierzysz.
I słyszę to od rodziny, słyszę to od znajomych. I ja nawet dwa czy trzy dni temu rozmawiałam z koleżanką i opowiadam, słuchaj, ale to, co nas czeka, wyobraź sobie, jedziesz gdzieś do jakiegoś egzotycznego kraju. Akurat miałam okazję być raz i sobie wyobrażałam, słuchaj, w Biblii jest napisane, że Bóg przygotował dla nas coś, co nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. A wyobraź sobie, ja byłam w Meksyku i tam było tak pięknie, że jak popatrzyłam na ten kraj, na to słońce, na te palmy, na to morze i sobie pomyślałam, że na nowej ziemi będzie jeszcze piękniej, ona tak patrzy na mnie i mówi, ty faktycznie w to wierzysz. A ja mówię, no faktycznie wierzę. To jak, mając taką nadzieję, mając Boga, który wspiera, który pomaga, mając armię aniołów, którzy pomagają, mając sens życia, bo wtedy wiemy, że życie ma sens, wiemy po co tu jesteśmy, gdzie zmierzamy, skąd jesteśmy, no to nie można powiedzieć, że nie pomaga, to jest podstawa. Jakoś do Meksyku to bym się nie przeprowadził. Ale gdy sobie pomyślę, że nasze życie nie kończy się tutaj na ziemi, tylko to jest pewien rozdział. Można byłoby powiedzieć, no taki nie za wesoły rozdział, bo my tu cały czas mówimy o optymizmie, a trzeba pamiętać, że podobno żyjemy w królestwie szatana. Przecież to nie jest królestwo Boże, to w tej chwili na ziemi, to sam Jezus powiedział, królestwo moje nie pochodzi z tego świata, gdyby pochodziło z tego świata, aniołowie by je nosili na rękach. Czyli jesteśmy w królestwie szatana, gdzie normalnie właściwie on może szykować na nas różnego rodzaju zasadzki, dokuczać nam, a na pewno będzie to robił, bo chciałby, żebyśmy oskarżali Boga, że to wszystko wina Jego Boża, chociaż tak nie jest. Czyli to już jakby jesteśmy z jednej strony zdani na to, że musimy iść cały czas pod górkę, że mamy pod tą górkę. No i teraz z drugiej strony widzimy horyzont, gdzie to nasze życie się kończy. Tutaj jest pewien bój, który się toczy. Czy jesteśmy w środku frontu, na linii frontu jesteśmy i teraz jak my sobie poradzimy? Niedawno na ekrany kin wszedł film Przełęcz Ocalonych. Nie wiem, czy ktoś z was miał możliwość oglądać, ale zachęcam, bo tam bohater właśnie na tym froncie, to co on wyprawiał, to jest nie do pomyślenia. I teraz my też jesteśmy na takim froncie. Przecież rozgrywa się to wszystko na naszych oczach. Bój między dobrem a złem. I czasem my możemy niestety oberwać przez to. I jak sobie z tym poradzimy? Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że już niedługo jest gdzieś ten koniec, bo życie tak szybko leci, ja już jestem po 40, to już można powiedzieć, że po połowie. Ale dla mnie to nie jest koniec, bo to jest dopiero na końcu będzie znowu początek czegoś lepszego, czegoś, co Bóg nam obiecał. Obiecał nam faktycznie, że to, czego ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho ludzkie nie słyszało, takie niespodzianki Bóg nam przygotował. To jest coś, co mnie motywuje do życia. To jest coś, co daje mi moc, żeby przetrwać tutaj na ziemi, żeby kiedyś właśnie tam być. I nie tylko samemu, ale całą rodziną, ze wszystkimi znajomymi, jeżeli by się dało, chociaż no nie wszyscy takie zaproszenie chcą przyjąć. I to jest takie optymistyczne w tym wszystkim. Myślę, że współczesne pokolenie bardzo dużo straciło, ponieważ pozwoliło wyrwać sobie wiary. Wiara to jest czymś wspaniałym. Ale to nie jest taka wiara w księgi jakieś dawne, stare, bo ja doświadczyłem w życiu autentycznie istnienia Boga. Także na przykład ja mam się za człowieka niewierzącego. Bo moje obcowanie z Bogiem przekroczyło granice wiary, a przeszło w sferę pewności. Stąd uważam się za niewierzącego. Ale doświadczyłem Boga, dotknąłem Go. Ale posłuchajcie, co twórca wyuczonej bezradności, psycholog Seligman powiedział. Komentując depresję, powiedział, że inaczej się żyje, gdy bywają nieszczęścia, jak się ma perspektywę wieczności. Jak był młody, o tym nie mówił, a teraz taką piękną myśl wyartykułował. Więc to, co tutaj właśnie kolega powiedział, jeżeli ten lęk egzystencjalny ci znika i myślisz sobie, no tak, prześpię się, ale jest fajny czas później, wspaniały czas, lepszy od tego. I jak tu doświadczam Boga, to idę tak jak gdyby ze starszym bratem. Nie wiem, czy mieliście starszego brata, ja miałem. I jak było tak źle, ktoś chciał mi coś krzywdę zrobić, to mówiłem, ja mam starszego brata. Więc ja mam Boga. To jest świetne. Ja myślę, że też jeszcze ważne jest to, że osoba wierząca
ja się uważam za osobę wierzącą, chociaż absolutnie też jestem pewna, że Bóg istnieje, pomaga to, że rozumiemy, co się dzieje na tym świecie. Że wiemy, dlaczego to, te, a nie mamy inne rzeczy się dzieją, bo widzimy ten bunt, znaczy tą wojnę, która się toczy w tle pomiędzy Bogiem a szatanem, ale mamy też pewność, że Bóg już zwyciężył. Daje tylko czas ludziom, żeby do Niego przyszli, bo chce, żeby jak najwięcej z tych ludzi żyło wiecznie. Tak, pozwólcie, że zaproszę do nas Maćka, który z pewnością podzieli się jeszcze pewnymi wątkami z naszego czatu, bo tam dyskusja no, chyba wrze i jest rozpalona do czerwoności. Maćku, jak to wygląda? Wątek został poruszony taki dosyć mocny i ważny w życiu naszych użytkowników, jest to wiara. Żeby tylko wymienić dwie wypowiedzi, wiara zmienia człowieka na lepsze. Można się uchwycić, podobnie jak Desmond Doss, który wykonywał niemożliwe rzeczy. Oglądałem sam ten film, jestem pod wrażeniem jako osoba wierząca. Przepraszam, to jest bohater tego filmu, tak? Przełęcz Ocalonych, tak jest. Bohater filmu Przełęcz Ocalonych. Facet po prostu porwał się na misję dosłownie na Marsa. Musiał wyglądać tam jak kosmita dla tych wszystkich pobocznych obserwatorów. A mimo to wystawił fantastyczne świadectwo, co wiara może uczynić, jak wielkie mogą być dzieła Boże. Mieliśmy historię jednej z osób, która wydaje mi się będzie takim doskonałym podsumowaniem całej dyskusji. Nie do końca została dopowiedziana, ale naprawdę można już z tych dwóch zdań wywnioskować, że wiara ma wielkie znaczenie w pozytywnym podejściu do życia i że jest takim jednym z takich chyba największych, najbardziej solidnych fundamentów, jakie można sobie wybrać, żeby to szczęście, że to pozytywne podejście do życia osiągnąć. Użytkownik o nazwie Rob wszedł na czata i powiedział, że był w zespole rockowym. I tu możemy otworzyć wielki nawias, w którym możemy zmieścić wszystkie uciechy i pokusy, którym podlegają gwiazdy sceny muzycznej. Powiedział krótko, byłem w zespole rockowym, ale to Jezus sprawił, że moje życie stało się pozytywne. I ja myślę, że nie wymaga to komentarza. Tak, fantastycznie. Zostawię was z tą myślą. Dzięki. Dziękujemy bardzo, dziękujemy naszym internautom za to, że tak takimi ciekawymi myślami się z nami zechcieli podzielić. Słuchajcie, ale jeszcze jedno pytanie chciałbym zadać. Od czego zacząć zmianę swojego życia, jeżeli faktycznie gdzieś wydaje się, że mamy jakieś głębsze tęsknoty, że nasze życie nie wygląda tak, jakbyśmy tego chcieli i próbujemy czasami na różne sposoby, o ile próbujemy, prawda, wykonać jakiś ruch, to od czego zacząć? Aby ten ruch był w miarę bezpieczny. Myślę, że jeżeli chcemy zmienić życie w tym kierunku, żeby mieć starszego brata, to trzeba zacząć czytać Pismo Święte. A z drugiej strony, jeżeli chcemy zmienić swoje nastawienie, to ktoś powiedział, że najlepiej zmienić otoczenie i zmienić tych właśnie ludzi, którym się otaczamy. Zweryfikujmy sobie, kto wśród nas jest. Czy są tacy, którzy nas dołują, ci, którzy nas zniechęcają, czy są tacy, którzy wspierają nas i motywują do działania. Wczoraj dosłownie miałem po latach spotkanie z taką znajomą, która na koniec powiedziała, wiesz co, specjalnie się spotkałam z tobą po to, ty jesteś człowiekiem właśnie takim optymistycznym i energicznym, pozytywnym, tak. Po to, żeby się naładować tu przy tobie. I to jest dobra rada. Tam w internecie można mnie znaleźć, można się ze mną umówić. Ja naładuję dobrymi emocjami każdego, kto jest zniechęcony, więc zapraszam jak najbardziej. Ja bym jeszcze dodała, tak jak rozmawiam szczególnie z kobietami, bo nie wiem, czy to jest cecha Polek, czy to jest po prostu cecha kobiet, że kobiety są, przynajmniej tak większość, których spotykam, są strasznie niedowartościowane. Mają bardzo wysokie wymagania wobec siebie, chcą być wspaniałymi matkami, wspaniałymi pracownikami, wspaniałymi menadżerkami, wspaniałymi rodzicami i nie radzą sobie z tym wszystkim, a źródło problemu jest w tym, że nie akceptują siebie takich jaką są, jakimi są.
I ja bym, gdybym miała dać radę, to naprawdę spróbuj polubić siebie, akceptuj swoje błędy, nie wymagaj od siebie, żeby być doskonałym, bo nikt nie jest doskonały. I jeżeli polubisz siebie i będziesz w stanie zaakceptować to, że no, to, ile jesteś w stanie zrealizować na teraz, na już i cieszyć się każdą drobnostką, to moim zdaniem to już będzie połowa sukcesu. A ja jestem zwolennikiem takiego kompleksowego podejścia do zagadnienia. Moi znajomi mówili bardzo pozytywnie o wczorajszym programie Life Connect. I ja tak samo jestem pasjonatem aktywności, gimnastyki, stylu życia takiego właśnie zdrowego i też posiadania Boga jako przyjaciela w życiu. To życie zaczyna się zmieniać. Pamiętajmy, że depresja to jest przypadłość cywilizacji zachodniej. To nie jest tak, że wszędzie jest depresja na tej ziemi. Niepokoje, lęki wewnętrzne, niezwerbalizowane, nie wiadomo o co chodzi, a człowiek się boi. To jest przypadłość naszej cywilizacji. Uważam, że styl życia, który zaproponowany jest w Piśmie Świętym, aktywności, tak samo no, prawidłowego odżywiania, takiego optymizmu, wiary w Boga, jest doskonałym antidotum na smutek, na lęk. Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak żyć pozytywnie, jak patrzeć z optymizmem na życie do przodu, choć nie zawsze i w sytuacji, w jakiej jesteśmy, życie wygląda kolorowo. Dzisiaj, wstępując do jakiejkolwiek księgarni, mamy wiele książek o tym, które mówią nam, jak być lepszym mężem, jak być lepszą żoną, jak osiągnąć sukces, ale tak naprawdę to, czego nam potrzeba, to spotkanie się w życiu z tymi ludźmi, którzy faktycznie dokonali jakiejś zmiany. To jest spotkanie kogoś, kto jest w stanie taką zmianę w naszym życiu dokonać, w naszym charakterze. I niewątpliwie, tak jak dzisiaj się to przejawiało w naszej dyskusji, również i na czacie, taką postacią jest Pan Bóg. Drodzy, dziękujemy, że dzisiaj z nami byliście. Nasz program tutaj dobiegł końca, ale już teraz zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. Jutro będziemy rozmawiali o tym, jak stworzyć solidne małżeństwo i czy w obecnym świecie jest to możliwe. Dziękujemy, że dzisiaj z nami byliście. Zapraszamy na jutro. Do zobaczenia.